W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. W połowie naszej oazy przychodzi taki czas, aby stanąć w prawdzie o sobie samych, aby zmierzyć się ze sobą, ale stanąć przed Bogiem, który jest wprawdzie sędzią sprawiedliwym, ale przede wszystkim jest Ojcem miłosiernym. Dlatego też w tym nabożeństwie pokutnym chcielibyśmy Pana Boga prosić, abyśmy stając w prawdzie o sobie samych, uznali swoją grzeszność i błagali Go o łaskę przebaczenia naszych grzechów. Módlmy się. Udziel nam, Boże, swojego Ducha, niech On oczyści nas przez pokutę i przemieni w żywą ofiarę dla Ciebie, abyśmy przez Niego ożywieni mogli Cię wyznawać i wielbić na każdym miejscu, bo pełen jesteś chwały i miłosierdzia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Siądźmy i słuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszych śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Oto Słowo Boże. Obyście dzisiaj usłyszeli Pana. Obyście dzisiaj usłyszeli Pana. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Obyście dzisiaj usłyszeli Pana. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owocami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Obyście dzisiaj usłyszeli Pana. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie jeden ze złoczyńców, którego powieszono, urągał Jezusowi: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Usiądź. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, aby być świadkami tego, co wydarzyło się na Golgocie. Jak słyszeliśmy we fragmencie Łukaszowej Ewangelii, widzimy Jezusa w ostatnich chwilach Jego ziemskiego życia, który niejako zostaje wywołany do tablicy. Zaproszony do dialogu, który odbywa się pomiędzy dwoma łotrami zawieszonymi obok Niego. Czy ty jesteś Mesjaszem? To pytanie już słyszeliśmy wcześniej na kartach Ewangelii Świętej. Ono pojawia się po raz kolejny. Jeśli jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, a uwierzymy Tobie. Wybaw więc siebie i nas. I drugi odpowiadający, a Jezus przysłuchujący się całemu zdarzeniu: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. A więc możemy śmiało powiedzieć, że zapłatą za złe postępowanie jest kara, a więc krzyż. Jeżeli więc słuszną karę ponoszą, są zawieszeni na krzyżach, a Jezus za co został ukrzyżowany? Gdy sięgniemy do proroctwa Izajasza, dowiemy się, że on poniósł nasze grzechy, on dźwigał nasze słabości, a myśmy go za skazańca uznali, zdeptanego przez wielu. A więc dwóch dyskutantów i Jezus przysłuchujący się całemu wydarzeniu. Zwróćmy uwagę, dzisiaj zostajemy zaproszeni do tego, aby po pierwsze stanąć w prawdzie o sobie samych. Jakim jestem człowiekiem? Jaka jest moja relacja do Pana Boga? Jaka jest relacja do drugiego człowieka? Jaka jest relacja sama ze mną? Jak żyję sam ze sobą? Czy prawdziwy jestem? Gdy patrzymy na tę świętą Ewangelię, to zobaczymy, że jeden z łotrów mówi, stając w prawdzie o sobie samym: my prawdziwie, sprawiedliwie odbieramy bowiem karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Dalej, jesteśmy wezwani nie tylko do prawdy o sobie samych, ale tę prawdę czasem słyszymy od drugiego człowieka. Poprzez to, co nam powie wprost, to, co nam powie pomiędzy słowami, to, jak się zachowuje w stosunku do nas. Czasem to jest gorzka prawda, którą czasem nam jest trudno przyjąć. I myślę, że tą gorzką prawdę było trudno przyjąć złemu łotrowi, który usłyszał od dobrego łotra: my przecież sprawiedliwie
odbieramy karę za nasze grzechy. On nic złego nie uczynił. I wreszcie, oprócz stawania w prawdzie o sobie samych, słuchania tego, co mówią nam innych, możemy się przejrzeć w Słowie Bożym i usłyszeć, co Jezus do nas mówi, kiedy jesteśmy rzeczywiście prawdziwi, kiedy chcemy przyjąć to, co inni o nas mówią i wreszcie, gdy chcemy przejrzeć się w Słowie. Wtedy możemy usłyszeć: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Ten krótki fragment, trudny fragment Ewangelii, bo z Golgoty, pokazuje nam Chrystusa, który przebacza. Zwróćmy uwagę, On przebacza tuż przed swoją śmiercią. On kocha nawet wtedy, kiedy cierpi, kiedy zadają mu ból ci, dla których był w stanie zrobić wszystko i nadal jest w stanie zrobić wszystko. Otrzymuje cierpienie od tych, których uzdrawiał, do których głosił Słowo Boże, usłyszane od swojego Ojca, tych, którzy jedli z Jego łaski chleb do sytości. Oni zadają mu ból, a On z miłości potrafi im przebaczyć. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zaprawdę ci powiadam, dziś ze mną będziesz w raju. Krzyż może być za karę, tak jak w przypadku łotrów. Ale krzyż może być też z miłości, przyjęty jak w przypadku Jezusa. Masz swój krzyż? Co jest twoim krzyżem? A może kto jest twoim krzyżem? A może dla kogo ty jesteś krzyżem? Jesteśmy już jakiś czas razem ze sobą, patrzymy na siebie, słuchamy Słowa Bożego, poznajemy siebie. Przychodzi taki czas, aby jeszcze bardziej ukochać Jezusa i jeszcze bardziej przyjąć Go do swojego serca. Po raz kolejny powierzyć Mu siebie, swoje słabości, niedoskonałości, swoje trudności, to, z czym sobie nie radzimy. I dzisiaj zapraszam Cię, drogi bracie i siostro, do spowiedzi. Do takiej prawdziwej spowiedzi. Być może nie potrzebujesz tego sakramentu, bo na początku oazy byłaś. Może tuż przed oazą. Może nie ma jakichś wielkich grzechów ciężkich, ale skorzystaj z tego sakramentu, aby oczyścić swoje serce, aby przechodząc przez tajemnicę drogi krzyżowej, męki i śmierci Pana Jezusa, prawdziwie przeżyć na tej oazie poranek zmartwychwstania. A więc przystępując do spowiedzi świętej, do której gorąco zachęcam, może niech to będzie spowiedź nie od ostatniej spowiedzi, ale patrząc w perspektywie na przykład od oazy, która miała miejsce w zeszłym roku. I patrząc na ten czas roku od ostatniej oazy, możemy zobaczyć, czy coś się w moim życiu zmieniło, czy te postanowienia, które robiłem na oazie w zeszłym roku, prawdziwie zadziałały w moim sercu, w mojej codzienności. A może jak szybko z nich zrezygnowałam. Spojrzeć na swoje życie z perspektywy tego roku. Przychodząc do sakramentu pokuty, oddając Panu Bogu przez posługę kapłanów swoje grzechy, ale jednocześnie zrobić mocne postanowienie poprawy, mocne postanowienie na kolejny rok formacji po powrocie do domu. A więc spowiedź od ostatniej oazy. Po drugie, spowiedź prawdziwie szczera. Myślę, że jestem przekonany, że zawsze jesteśmy szczerzy, ale czy potrafimy nazwać nasz grzech po imieniu? To jest strasznie trudne, bo ogarnia nas wstyd. Próbujemy może jakoś nazwać, ale nie nazwać.
Nazwijmy swój grzech tak, jaki on jest. Nazwijmy go po imieniu. Może wypowiadając go, nawet zamykając mocno oczy, bo wstyd nam będzie się do niego przyznać. Czasem bowiem pojawia się z tej drugiej strony kratek konfesjonału, można usłyszeć, bo księże, ja nigdy tego tak nie powiedziałam, nie nazwałem, ale dzisiaj chcę to wyznać. Może to będzie właśnie taka spowiedź. I po trzecie, by ta spowiedź nasza była dzisiaj bardzo konkretna. Bez rozwijania, bez omawiania, ale nazywając grzechy po imieniu, mówiąc konkretnie, do czego nazywał Ojciec Święty Franciszek, wyrzucić z siebie to wszystko ze swojego serca, co nam zawadza, co nas odsuwa od miłości Pana Jezusa, bo przecież On w tym sakramencie chce nam przebaczyć, bo tak nas kocha, że chce, byśmy zaczęli na nowo. Zachęcam więc do tego sakramentu, do stanięcia w prawdzie o sobie, o swojej słabości, niedoskonałości, o grzechu, o spowiedzi, która prawdziwie będzie czyściła nasze serce do cna, spowiedzi szczerej i konkretnej. A wtedy, przechodząc przez tą spowiedź, która może być cierpieniem, może być krzyżem, może być dotknięciem takich trudnych momentów, pokładów naszego serca, po krzyżu z pewnością przyjdzie poranek zmartwychwstania i przyjdzie taka wewnętrzna radość, której nikt nam nie odbierze, a będzie z pewnością wielką łaską od Pana Jezusa. Dajmy sobie taką minutę, dwie minuty i pomyślmy może najpierw o naszym krzyżu. Pomyślmy o tym, co jest, kto jest moim krzyżem, dla kogo mogę ja być krzyżem, czy raczej go odrzucam, czy próbuję go nieść. I pomyślmy chwilę nad tym, z czym pójdziemy dziś do spowiedzi, bo z pewnością już wielu z nas zrobiło taki rachunek sumienia, ale może właśnie nazywając konkretnie grzech po imieniu.
Pan Jezus mówi, jeśli chcesz ofiarować swój dar, idź najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyjdź i daruj swój ofiarę. I może to jest dobry czas, żeby wstać i powiedzieć sobie po prostu przepraszam, szczególnie do tych, do których cokolwiek mamy, z kim może mieszkamy, a może się pojawiły już jakieś takie momenty trudne. Podejdźmy, mamy taką minutę, żeby podejść do tych, z którymi nam jest trudno. A jeśli nie mamy, to do sąsiada i sąsiadki po prostu powiedzieć przepraszam. Powolutku wracamy na miejsca. Przeprosiliśmy się nawzajem, to teraz uklęknijmy i wspólnie odmówmy spowiedź powszechną, prosząc Pana Jezusa o przebaczenie naszych grzechów poprzednich. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wstańmy. Błagajmy Boga Ojca, który nam przebaczył winy w modlitwie, której nauczył nas Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, przyjdź z pomocą swoim sługom, aby ci, którzy uznają się za grzeszników, uwolnieni przez Kościół od wszelkiego grzechu, mogli składać dziękczynienie w oczyszczonym sercu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz będzie czas na indywidualną spowiedź.